Cześć, jak leci, a więc jest zajebista gierka. Tak jak mówiłem, kupiłem Endless Space 2, kupiłem Stellaris i kupiłem tą grę za dolara. Railroad Tycoon 3 i gram oczywiście w tą grę za dolara, bo ona jest zajebista. To jest symulator ekonomiczny, zrobimy naszą korporację. Oczywiście będziemy... Flying Pig Company. Ponieważ jesteśmy latające świnki, bierzemy 10 partnerów, oni nam dadzą 2 500 000, my wkładamy 250 tysięcy naszych pieniędzy i mamy naszą korporację. Teraz patrzymy na gdzie co się produkuje. Zaczniemy, tak naprawdę mamy całą mapę do zagrania, ale zaczniemy w Bostonie. Tu są w miarę blisko te miasteczka. Jest interesująca sytuacja. Goods pokażemy. Strzałka w górę to znaczy, że to jest produkcja. Co to znaczy? Strzałka w górę to oznacza, że ten budynek na przykład, Tool and Die, produkuje. Produkuje ten goods, czyli to są rzeczy powszedniego użytku. Takie dobra. Więc żeby wyprodukować to jedno dobro, on potrzebuje jeden iron, czyli jedną stal. OK. I teraz jest fajna sprawa, ponieważ możemy tutaj tak klikać, a jak patrzymy na te goods, ok, no to patrzymy, Tool and Die, on produkuje to, strzałka w górę, a gdzie jest zapotrzebowanie? No wszędzie, w każdym mieście. Ok, w każdym mieście jest zapotrzebowanie, jak widzimy strzałki w dół, to są każdy dom, każdy biznes, każdy dom potrzebuje to. I tu w Prowidencji jest jeszcze większe zapotrzebowanie na to, ponieważ tu jest jakiś specjalny budynek, który to chyba używa. Tak, to jest retail, więc to jest sklep, retail, i ten sklep, on potrzebuje dwa, ponieważ on sprzedaje to, więc to jest nam niezbędne. No dobrze, ale te goods on potrzebuje, tak, tu jest zapotrzebowanie, on potrzebuje produkcji. Więc gdzie jest produkcja tego? Produkcja jest tutaj bodajże. Nie, to też jest zapotrzebowanie. Shit. Więc gdzie jest produkcja? Produkcja jest tutaj. Strzałka w górę to jest, gdzie produkujemy to. I tutaj jest strzałka w górę. I to by było na tyle, więc tu jest tragicznie na razie. Więc na razie nie będziemy tego patrzeć. Na razie zrobimy... takie... Nie widzę tutaj właśnie tych goods, żeby jakaś kopalnia była blisko. Tu normalnie powinna być kopalnia, ale jeszcze nie zbudowali jej. Kopalnia jest tutaj, ale zobaczcie... Zanim my się tu przebijemy przez te góry, to trochę nam zajmie. OK. Więc my może zrobimy goods. Lumber to jest drewno. Nie widzę, jest zapotrzebowanie w Bostonie, strzałka w dół. I domy też potrzebują, ale nie widzę, żeby coś produkowało. Tutaj produkuje. Pasażerowie nie. Clothing, zapotrzebowanie jest wszędzie i nie mamy w ogóle nic nie produkuje tego. Grain jest lepiej. Grain, jak widzimy, mamy farmę tutaj, jest zapotrzebowanie w każdym mieście, ok, grain możemy zrobić, także myślę już tutaj, żeby pójść, takie kółko zrobić między Boston, Providence, Worcester, Lowell i puścić pociąg i żeby załapać tutaj tą farmę, ponieważ ona nie potrzebuje w ogóle surowca. Teraz możemy zrobić... Ach, możemy zrobić coś takiego. Żeby mieć jak największą stację, żeby załapać tą farmę. Fruit Orchard, Grain Farm. I korn, ok.
Więc próbujemy zrobić tak, że załapiemy tą farmę i tutaj tą drugą farmę załapiemy. Tu jest ta farma. Ok, więc zobaczymy. No całkiem, całkiem. Coś takiego. Żeby ten port też załapać. Ok. W miarę chyba dobrze. I to mi kosztuje 100 tysięcy. Ok, to jest bardzo duża. Dobra, i to załapaliśmy wszystkie te biznesy tutaj. Port, który, jak widzimy, oni dają nam dwa cukry. Oni produkują dwa cukry, natomiast potrzebują na eksport mięso, ubranka i lumber, czyli już przetworzone drewno. Natomiast farmy, jak widzimy, oni nie potrzebują nic. Oni po prostu... Oni po prostu już produkują bez surowców, po prostu z ziemi i nie potrzebują żadnych surowców. Ok, więc mamy teraz, z tego co widzimy, to te dwa biznesy już są nasze. Ok, i wiem, że one już będą nam procentować. One w ogóle już zarabiają pieniądze, więc ile to potrzeba? 500 tysięcy. My je kupimy za chwilę. Ale najpierw puścimy, jak widzimy, tutaj są numery. Puścimy szyny i te numery, jak widzimy, to jest wysokość torów. Różnica slope, czyli wysokości między jednym a drugim. I im mniejsze numery są, coś takiego. Tu możemy dać małą stację, przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ tu są domy, bakery, on potrzebuje cukru i zboża. Ok, tu damy na początku małą, chociaż niech to szlak, damy średnią. To będzie duże miasto też. Ok, więc mamy już kurs. Mamy kurs, mamy już tutaj nasz wielki plan. Ok. Tak, The Worcester też puścimy. Oj, tu coś czwórki się pokazały, niedobrze. Ok, pójdziemy teraz do Worcester. Jak widzimy, ten teren jest już są wzgórza i wzgórza wcale nie są takie fajne. Ok, coś koło tego. Tu jest taka dolina. Fajnie, będziemy mogli tak pójść później. Worcester, słuchaj, tu może być mniejsze. Ponieważ on nic, kościół nic nie potrzebuje, te domy, chociaż szlak, damy większe. Oni się rozbudują może. Niech będzie. Ok, więc mamy naszą pierwszą taką linię, która będzie zaopatrywała. Mam nadzieję, że ten statek, ten załapiemy. Grain farmy i to. Ok, grain farmy i fruty, czyli zboże i owoce. I my to od razu kupujemy. To jest 140 tysięcy. To też kupujemy, ponieważ on już ma zysk. To jest 500 tysięcy. Ok, dobrze. To jest ok. A co tu jeszcze mamy w te biznesy? Czy tu możemy coś kupić fajnego?
Bakery nie możemy kupić, domu nie możemy kupić, szkoła ma swoje zapotrzebowania. Czy tu było gdzieś iron? Tak, tu było iron. Tool and die, ale ten iron tak naprawdę, on potrzebuje, jak pamiętamy, żelaza. My żelaza nie mamy połączenia jeszcze, więc tego sobie darujemy. Kupimy pierwszą naszą lokomotywę i mamy dwie do wyboru. Zawsze bierzemy tą szybszą i nowocześniejszą. Idziemy z Bostonu do Prowidencji, do Worcester. Później, czekaj, jak tu daliśmy, Boston, Providence, Worcester i później z Worcester wracamy do Providencji i do Bostonu. Tak to zrobimy. Mamy pierwszą linię, idziemy tak i później wracamy. To będzie linia Boston, Worcester. Worcester, ok. Powinno być dobrze, już mamy nazwaną. Teraz zmienimy go, żeby on nie jechał bez wagonów i damy maksymalnie wagonów, żeby maksymalny zysk miał. Trzeba mu też dać zaopatrzenie w wodę, ponieważ te ciuchcie, nasze lokomotywy potrzebują wody. Damy go tutaj i damy mu reparację tutaj. Więc tutaj ma reparację, da mu smar, olej, natomiast tutaj mu da wodę i sand, czyli piasek, bo nasze lokomotywy też potrzebują piasku. I mamy jeszcze $1,000,000, czyli możemy jeszcze coś zrobić. Zobaczymy, jak tu ten Lowell połączyć. On ma zapotrzebowania na te goods, to możemy nawet z Bostonu mu te goods dawać. I grain, ok, to możemy go połączyć. Tu jest produce, już produce mamy. Coal, czyli węgiel, iron, jest wielkie zapotrzebowanie na iron. Wielkie, musimy się jak najszybciej połączyć z tym. Mięso, o, w Lowell jest mięso i w Manchester jest mięso, więc oni produkują w Manchester i Lowell mięcho, a w Bostonie jest zapotrzebowanie i tak to robimy. Tak jest, tak to robimy. Gdzie tu jest nasza stacja? Coś takiego. Tutaj nie bardzo im poszło. Cholera, to jest czwórka i piątka, to coś nie tak mi poszło w ogóle. Coś koło tego. Idziemy do Lowell, ty, ale czekaj. Tu są Fruit Orchard i Fruit Orchard. Ile jest zapotrzebowania tego? Shit. Czekaj, jestem ciekawy po prostu, bo to są te same budynki, tak? Tak. Więc jak złapiemy jednego, będzie ok. Powinno być dobrze. Idziemy teraz do Lowell. Ok, cool. Dobra. Zobaczymy, czy też możemy pójść do Manchestera tutaj. Możemy, ale to za chwilę. Zdamy stację tutaj. O, cool. Możemy bez problemu to zrobić. I damy connection do Lowell. Może będzie większe miasto, zobaczymy. Coś koło tego. Okej. Okay.
I teraz co powiedziałem, to jest. O, do Manchestera też trzeba pójść, okej. Okay. Dobra, jak widzimy 0-0, ale tu będzie problem. Tu będzie problem, ponieważ. Trzeba jakoś tutaj dojść. Okej, okay, tu jest tragicznie. Tutaj trzeba dojść, okej. Okay. Okej, okay, tu też jest tragicznie. Ty, a możemy tunel zrobić? Coś takiego? Nie? Szlak. Szlak. Trzeba tutaj dojść. A, powinno być ok. Powinno być ok. Czy stąd możemy się połączyć z północą? No jako tako po japońsku, ale to za chwilę. Okej, okay. Jest połączony, jest cool, okej, okay, dobra jest. Więc co był za plan? Plan był taki, że mięso jest wielkie, produkcja w Manchester i Lowell, natomiast w Boston jest zapotrzebowanie, ale co z Bostonu możemy dać do Lowella czy Manchestera? Co produkujemy? Goods oczywiście, goods. Pulpwood nie, mięso. Tu jest corn. Ty, ten corn my tutaj mamy? Nie mamy tego cornu. Niestety, nie złapaliśmy go. Natomiast livestock, tu jest wielkie zapotrzebowanie na livestock, czyli na krowy. A krowy są tutaj na północy i krowy są tutaj. O, rany. Ty, my tu możemy jakoś dojechać? Nie, nie możemy w ogóle. No ale najpierw puścimy te, czy mamy w ogóle pociągi? Mamy Boston, Worcester, a drugi puścimy Boston, Lowell, Manchester. Ok, zobaczymy jak to zadziała. Boston. A co to jest Lowell Junction, przepraszam? A to jest tutaj. No właśnie, to trzeba wziąć. Ok. Ok. Zbierzemy. Boston, Lowell Junction bodajże, tak, do Lowell, do Manchester i z Manchestera zapierdzielamy do Bostonu, bo tam to mięcho produkują. Powinno zadziałać. A dobrze by też było dać zaopatrzenie w tą wodę i dobrze by było, żeby tutaj zreperowali. I teraz puścimy to. Mamy dwa pociągi. Damy to na normalne i teraz mamy tylko 26 tysięcy dolarów. Więc zobaczymy, co on ma. On ma dużo dosyć. On ma małe wagony na razie na początku gry. Więc on ma produce, czyli z tych farm. Ma też grain z tej farmy. Produce to są te owoce. Grain to jest zboże. Ma też sugar, czyli cukier z portu. I ma mięso. On skądś mięso ma. Nie wiem skąd, ale spoko. Natomiast drugi jedzie do Lowell Junction, bierze corn, grain i pasażerów, czyli kukurydzę. Grain i pasażerów. Ok. To w miarę dobrze. Damy go teraz na normalną i zobaczymy, jak oni wolno jadą.
ktoś dał mi 100 tysięcy gifta, po prostu lubią mnie. No jasne. Ale ciuchcia, co? I tutaj możemy też patrzeć na te wagony. I on teraz jedzie. I tutaj patrzymy też, czerwone to jest, przepraszam, czerwone, czarne to jest smar. I to jest jak silnik operuje. Niebieskie to jest woda. Natomiast żółte to jest sand, czyli piasek. Piasek i wodę zaopatruje ta struktura, service tower, czyli wieża do serwisu, a tu jest reparacja. On ma dosyć dużo, on teraz się władowywuje. Wziął następne cztery wagony, fajnie, natomiast ten ma tylko pasażerów i mięso, ale też jest ok, też jest ok. I tu jest pokazane, jak jedzie. 31 tysięcy. One bardzo, bardzo wolno jadą. To są bardzo, bardzo słabe lokomotywy. Ten jedzie do Manchesteru. Ma tylko pasażerów. Ale spoko, pasażerowie też się liczą. Chociaż czekaj, on jest w Manchesterze. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tutaj. A nie, to nazwałem cię Manchester. To trzeba cię nazwać inaczej. Bo mi się to wszystko, kurde, pomyli. Ty jesteś pociąg drugi do Manchesteru, tak. My cię nazwiemy. Ty jesteś Boston... Manchester linia. Już jest lepiej. A drugi jest Boston Worcester linia. Ok. Nie jest źle. Jak mają te wagony, to znaczy, że robimy jakieś pieniądze. Nawet jak jest jeden wagon, to jest ok. Zobaczymy tego gościa. Wyładowywuje się w Manchester. I z Manchester bierze mleko, pasażerów i mięcho. Fajnie. A tu mamy mięso i pasażerów. Czyli jest w miarę dobrze. Chcę zobaczyć tutaj w Concord. Co tu jest grane? Halo, co to jest? Tu są krowy. Jak widzimy, krowy zaopatrują chyba go połączymy szybciutko tutaj z Manchesteru do krów. Jeżeli będziemy mogli złapać jakąś dobrą linię. O kurde. Dobra, zobaczymy. Tragicznie. Szlak. Błąd. Błąd straszny. No nic. Damy tą większą stację, niech będzie. I teraz ta linia Manchester, to jest bodajże Manchester Junction. Tak, Manchester Junction. I oni teraz będą brali te krowy i będą zaopatrywali. Okej, okay, więc teraz trzeba nasza linia Boston-Manchester, już ją zmienimy. Niech on dojedzie do Bostonu. Stop! A nie, on teraz się serwisuje. Naprawia się. Okej. Dobra. I teraz on się właduje. Jedzie Boston, Lowell Junction, Lowell Manchester. To dobrze.
i z Manchester jedzie do Manchester Junction, żeby te krowy wziąć. Z Manchester Junction jedzie do Manchestera, żeby te krowy dać do rzeźnika. Później jedziesz do Lowell. A później idziesz do Boston. I ty już jesteś linia Manchester Junction. Czyli Manchester połączenie. Zobaczymy, jak to zadziała nam. Rok 1840 się skończył. Zarabiamy całkiem nieźle. 180 tysięcy na oba pociągi to nie jest źle. Damy szybko. Jak widzimy, mamy dosyć dużo... Zobaczcie, te pociągi są dosyć duże, jak na te początki. Mają dużo wagonów. Więc on ma pasażerskie, pocztę, cukier, ten kukurydzę, korn i grain, czyli zboże, fajnie. A ten drugi ma chyba tylko pasażerów głównie, tak, pasażerów i mail, czyli pocztę. Ok, dobra. Damy im pójść. Trzeba połączyć tutaj Portsmouth, Concord i tak dalej. Growing Prosperity, to dobrze. Jestem ciekawy, co tutaj jest. Livestock, czyli to mnie krowy nie interesują za bardzo, ale tu gdzieś był iron. Nie, nie bardzo. Czy warto połączyć te Concordy i Portsmouth? Co tu mamy? Mamy drzewa. A drzewa... Czy mam w ogóle zapotrzebowanie na drzewa? Nie, nie mamy w ogóle zapotrzebowania na drzewa. Tu produkujemy drzewa logs, ale nie ma w ogóle zapotrzebowania. Patrzymy tutaj, co jest. Grain już mamy. Tutaj. Czekam, aż tutaj się kopalnie zrobią. Pulpwood. Też mamy, nie ma zapotrzebowania. Mleko. Natomiast tu mamy mleko. Produkcję. I mleko produkuje, co to za budynek produkuje? Dairy Farm. Oni produkują dwa mleka. Więc oni produkują dwa mleka, a na mleko zapotrzebowanie jest wszędzie. Jak widzimy tutaj ceny, każde miasto potrzebuje mleka. Momencik. Tutaj mamy mleczko. I zastanawiam się... Ile to by mnie kosztowało, jakbym tutaj dał? I jaki tu jest teren, słuchajcie. Jak pójdziemy tutaj. Coś takiego. No nie za bardzo idzie? Odbić się, no tu są piątki, kurde. Ja chciałem tutaj na dole zejść. Coś takiego. Tu jest woda, nie pozwala mi, co za ham. Czwórki, tu się można przebić. Ale nie wiem, czy to mi się za bardzo opłaca tutaj.
No zaraz zobaczymy. 240 tysięcy. Nie mamy i tak tyle forsy. A potem powinniśmy się przebijać do miast. Zobaczymy, jak zarobimy. Nie jest źle. Mleka, pasażerowie. Głównie pasażerów bierzemy, ale też się liczy. Damy go szybciej, niech sobie jedzie. Mięso, mleko, poczta, pasażerowie, grain. Ok, dobra. No nie jest źle, mamy 400 tysięcy. Naszym celem jest przebić się teraz do Nowego Jorku, gdzie jest kompetycja. Jak widzimy, tu jest nieprzyjacielska firma i oni tutaj już kursują między Nowym Jorkiem i Edisonem, zarabiała pieniądze. Natomiast my się chcemy przebić... Tu chyba zostawimy to w końcu. To mleko tutaj mnie interesuje. Naprawdę mnie to mleko zaczyna interesować, szczególnie, że tu nie jest złe połączenie. Kurde. $375 000. Coś takiego. Wiesz co, spróbujemy to. Jako tako zarabiamy te pieniądze, a to mleko mnie tutaj fascynuje. Czy możemy go kupić? 1 300 000. Niech to szlak. To bardzo, bardzo dużo mnie kosztuje to mleko, więc go nie kupimy. I jeszcze 50% więcej daje mleka, jak jest kukurydza. Mamy tutaj kukurydzę. Trzeba zrobić następny pociąg. Damy zaopatrzenie, to się jak nazywa? Nie nazywa się, musimy tutaj zrobić małą stację. I ta stacja nazywa się Providence Junction. Ok, więc Providence Junction da mi do Providence i Bostonu. Będziemy jechali chyba do każdego miasta oddzielnie. Dobra, z Providence Junction, to będzie mleczny, jedziemy do Providence. Do Providence, wracamy do Providence Junction, jedziemy do Worcester, wracamy do Providence Junction, jedziemy do Bostonu. Coś takiego. A, cudownie. Tyle czasu i nie mam pieniędzy. Więc czas pomyśleć o pieniądzach. Możemy dostać pożyczkę, ale to jest 10% pożyczki. To jest bardzo dużo. Możemy też coś takiego zrobić jak issue stock. Nasz stock jest bardzo duży, $77. I to trzeba zrobić. No to będę change dividend zapomniałem. Po co im płacę te pieniądze, skoro mam naszych inwestorów w dupie? Przepraszam, w głębokim poważaniu. Więc dividend to źle zrobiłem. Powinienem na początku gry to do zera spuścić. To robi to, że nasz credit rating się podnosi, jeżeli płacimy dywidendy. I kredyt nasz, jaki mamy kredyt, to oznacza, jakie mamy procenty na te bondy. Może być tak niska jak 5%. Ok, w zależności, na razie nam nie ufają, mamy BB, więc możemy na 10% wziąć, to jest bardzo dużo, ale możemy zrobić coś takiego jak issue stocki. Teraz będzie z 2000 tych stoków dajemy ludziom, żeby kupili na giełdzie maklerskiej, na stock market. Dostajemy 139 tysięcy i dostajemy $73
na te 2000. To nie jest źle. Więc teraz to się nazywa Providence Junction. No to teraz kupujemy, kurde. Idziemy z Providence Junction i to będzie nasz mleczny do Providence. On będzie tu mocno jeździł. Później do Providence Junction. Jedzie do Worcester. I później znowu do Providence Junction. I do Bostonu. I z Bostonu znowu do Providence Junction. Cha-ching! I oczywiście wszyscy wiemy, jak to nazwiemy. To jest mleczny. Więc to jest mleczny. Oczywiście trzeba kupić. Tutaj damy. I damy zaraz też. Zobaczymy. Mleczny, tak, jedzie z mlekiem. Bardzo dobrze. Stop! Mamy 100 tysięcy akurat. Kupujemy tutaj, żeby się naprawił. I słuchajcie, gra idzie nam w miarę dobrze. Jest 41 rok. Mamy 0 dolarów w kieszeni. Więc tu mi się nie udała ta gra. Przyznaję się bez bicia, że tutaj beznadziejnie mi się udało. Więc to jest YouTube wujka. Więc jest zachowana gra i słuchajcie, jeżeli jest odzew, będzie odzew, to grę będę kontynuował. Łączymy tutaj ekonomicznie nasze ekonomiczne właśnie, ekonomicznie łączymy surowce tam z produkcją i z produkcją później odbijamy to z powrotem do tych miasteczek i zobaczymy, jak to nam pójdzie. Więc w następnym wideo zobaczymy, no jak nam pójdzie. Na razie mam straszne problemy z przejściem tego scenariusza, a to jest w cudzysłowie najprostszy scenariusz tej gry. No dobra, wszystkim mówię do widzenia. Postaramy się może kupić inne ekstra biznesy. O czym w następnym wideo. Do zobaczenia.